11 kwietnia po raz szósty odbyły się Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel. Czym wyróżniają się spośród innych i dlaczego tak chętnie w nich uczestniczymy? Agrotravel to targi zupełnie inne niż wszystkie, najbardziej rozśpiewane, najbardziej roztańczone, pełne występów scenicznych, degustacji regionalnej kuchni, pokazów rękodzielniczych oraz oczywiście prezentowania oferty turystyki wiejskiej i agroturystyki. Podczas targów można było uczestniczyć w szeregu konferencji, których głównymi tematami były rola i znaczenie państw, które wstąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku dla rozwoju turystyki wiejskiej, wpływ Unii Europejskiej na wzrost konkurencyjności agroturystyki oraz wyzwania i kierunki dalszego rozwoju w tych państwach. Europa i Unia Europejska jakby stanowi cały czas od wielu, wielu lat taki kierunek turystyczny numer jeden. Mimo że obserwujemy w tej chwili bardzo dynamiczny rozwój ruchu turystycznego poza granice Europy, a więc szczególnie na kontynencie azjatyckim, Ameryki Południowej, a nawet Afryki, to jednak do Europy generowany jest póki co największy ruch turystyczny i my jako obecnie kraje członkowskie Unii robimy wszystko i podejmujemy dużo wysiłków, aby tą tendencję zachować i utrzymać. Co jest kluczowe w osiągnięciu sukcesu w zakresie rozwijania turystyki wiejskiej? We need to look at the market, what the client is looking for. Otherwise we have a nice theory, but empty services. Analizując wkład Polski w rozwój agroturystyki europejskiej, nie sposób nie podsumować dotychczasowych przemian. Jeśli chodzi o transformację ustrojową i przemiany na wsi polskiej, to się zaczęły ze szczególnym nasileniem po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku w kontekście możliwości pozyskania środków unijnych. Oprócz dobrego wykorzystania środków unijnych, na rozwój turystyki wiejskiej mają wpływ inne czynniki. Transport, kultura, środowisko, rolnictwo to są między innymi te obszary, bez których turystyka nie mogłaby budować swojej atrakcyjności. Jednak mimo szybkiego rozwoju wymienionych sektorów i rozsądnego gospodarowania środkami unijnymi, należy zwrócić uwagę na słabe punkty polskiej agroturystyki. Co jest naszym głównym problemem z punktu widzenia Europy? Poland, Hungary, Romania, Bulgaria, they have a huge heritage in this and it is not on the market. It is not visible for the huge demand in Germany, in France, in UK. It is not commercially organized. It is beautiful if you're here, but don't you think that because you have something fantastic, unique in the world, the consumer will come by himself. Głównym punktem programu konferencji było rozdanie nagród w konkursach. Najlepsza oferta edukacyjna na obszarach wiejskich oparta na dziedzictwie kulturowym regionu. Współpraca sektora prywatnego z sektorem publicznym w tworzeniu innowacyjnego produktu turystycznego na obszarach wiejskich. Wzorcowa współpraca między biurami informacji turystycznej w ramach promocji miasta i obszarów wiejskich. Konferencje podczas targów zostały okraszone występami artystów.